Flow, czyli przepływ, to dla mnie pełne zanurzenie się w tym, co robię w danej chwili. Czy to będzie pieczenie pierników z dziećmi, gra w tenisa, czy w końcu prowadzenie sesji coachingowej. To taki stan, w którym mój umysł i moje ciało są skupione na tym, co tu i teraz, bez myślenia o kolejnych zadaniach i sprawach do załatwienia. Czym dla mnie jest flow? Flow to takie uczucie w środku, kiedy ja wiem, że jestem tu i teraz. Dla mnie to jest taki moment, kiedy ja mam jasność, wiem, że to jest to, czego chcę. I nie mam wątpliwości, nie zastanawiam się nad tym, co chcę, potrzebują ode mnie inni. Ja wiem, co jest dla mnie ważne, potrafię to oddzielić od innych. Wiem, jakie emocje mi towarzyszą, wiem o tym, co za nimi stoi, jakie moje potrzeby, co jest dla mnie w danym momencie ważne. Czyli mam takie połączenie, taki kontakt ze swoją głową, z drugiej strony flow, mam kontakt ze swoim ciałem. Wiem, jakie tam napięcia są i jakie napięcia informują mnie o jakich emocjach, które są gdzieś tam w środku. Wiem też, że w takiej sytuacji na przykład jak przeżywam radość, ekscytację, takie wiecie, silne, mocne uczucia, to ja to mogę czuć, te motyle w brzuchu i czuję się naprawdę połączona ze sobą. I w takim stanie, jak wiem, gdzie jestem, w stanie takiego kontaktu ze sobą, ja wiem, że mam dużo większą ochotę zauważyć drugiego człowieka, zobaczyć, gdzie on jest, ze swoimi potrzebami, ze swoimi emocjami i mam ochotę, wiecie, na większy taki kontakt z nim. Dla mnie to jest właśnie flow. Cześć. Flow. Flow to jest coś fajnego. Flow to jest coś, co daje naprawdę pozytywne emocje. Flow dla mnie to uczucie spełnienia, uczucie radości. To jest takie uczucie, które mnie przepełnia, kiedy mogę się dzielić wiedzą z innymi. Tak, bo to dzielenie się wiedzą z innymi daje mi taki flow. Tyle tylko, że jeżeli nie zadbamy o siebie, nie uzyskamy flow. I o tym będę chciał Wam opowiedzieć. Stan flow to dla mnie taki stan, w którym nie tylko słyszę swoją intuicję, ale również jej słucham. Podejmuję decyzje i wykonuję różnego rodzaju działania zgodnie ze swoim wewnętrznym głosem. To jest również taki bardzo twórczy stan, kiedy pomysły przepływają przez moją głowę, a ja jestem w 100% skupiona na tym, co aktualnie robię. Stan flow, o którym dzisiaj będę mówić, to stan absolutnego przepływu. To jest taki moment, w którym czujesz, że jesteś połączony z każdym kawałkiem swojego ciała i z każdym kawałkiem swojego umysłu. I absolutnie wiesz, co masz do zrobienia i jak to zrobić, bez zastanawiania się. To cudowny stan, który rekomenduję każdemu, kto pracuje z ludźmi. Zapraszam.